Skala niechlujstwa i marnotrawstwa przy przebudowie ulicy Ciołkowskiego jest niewyobrażalna. Już na dwóch odcinkach, niewielkich odcinkach, zauważyłem w pewnym odstępie czasu różne ekipy, które wykopywały rowy w tych samych miejscach, kładąc jakieś instalacje, zasypując je i ponownie je kładąc. Takich zdarzeń jest zapewne na całym odcinku wiele. Przebudowa ciągnie się w ślimaczym tempie, płynie rzeka publicznych pieniędzy, nikt tego nie kontroluje, nikt nie sprawuje nadzoru. Jeździmy od miesięcy po porozbijanej ulicy Ciołkowskiego i nie widzimy końca tej inwestycji. Podejrzewam, że za PRL-u dawno już by skończono tę inwestycję, zapewne położono by asfalt krzywo i nierówno, bo wtedy było to po prostu niemożliwe, ale byśmy już jeździli i dałoby się go w krótkim czasie poprawić. Tutaj natomiast przyjeżdżają ekipy, kopią rowy, zasypują, potem przyjeżdżają inne ekipy, w tych samych miejscach wykopują rowy i je ponownie zasypują. Takie rzeczy mam sfilmowane i zdokumentowane.